Jazda kulturalna to premierowy projekt skierowany do dzieci i młodzieży spędzających wakacje w mieście. Już od poniedziałku jazda ruszyła pełną parą. Trzeci dzień, jesteśmy dzisiaj na osiedlu Manhattan przy fontannie, w takiej otwartej przestrzeni. Właściwie pierwszy raz, bo dwa poprzednie dni to były te przestrzenie takie bardziej powiedzmy ogarniające dzieci, czyli boiska. Dzisiaj troszeczkę ma to inny charakter, taki bardziej wywołuje jakiś piknik i tutaj też taka atmosfera trochę towarzyszy nam, ale myślę, że działania się sprawdzają. Prowadzącym udaje się taką grupę dzieci zebrać, z którą mogą zrealizować tutaj założone cele. Chociaż są dzieci, które mają już plany. Nad morzem. Najpierw jadę nad morze, a potem na obóz. Tutaj spędzają czas w bardzo miłej atmosferze. Jest wesoło i muzycznie. Jestem za, bo tutaj można się bardzo sporo nauczyć i po prostu też posłuchać muzyki, jak ją się grało też jakieś 10 lat temu. Albo nawet 11. Tutaj mieszkam i przychodzę na fontannę i jest fajnie. Bardzo mi się tutaj podoba. Tak. Muzyka. Jazda kulturalna dopiero się rozkręca. Przed nami jeszcze wiele spotkań z dziećmi w różnych rejonach miasta. Cały następny tydzień i jeszcze następne dwa tygodnie, ponieważ cały projekt kończy się dopiero 8 sierpnia. To są 4 pełne tygodnie. W przyszłym tygodniu zapraszamy serdecznie na działania plastyczne. Takie bardzo, powiedziałabym, ich charakter będzie bardzo szeroki, bo tutaj artyści chcą wykorzystać właściwie wszystkie techniki, na jakich może plastyk pracować, czyli od tych tradycyjnych, malarstwo i rzeźba, poprzez te bardziej nowoczesne, fotografia cyfrowa, wideo, instalacja. Tutaj dzieci będą mogły liznąć właściwie ze wszystkiego po trochu. W tym tygodniu organizatorzy zapraszają jeszcze na osiedle Staszica i Zawarcie, a w sobotę na plac Grunwaldzki.